Hej, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy w Company of Heroes 3. Ostatnio udało nam się wyzwolić kilka miejscowości. Port w Terracinie, udało nam się także zająć Castel di Sangro i rozwalić wroga tutaj w okolicy Ortony i Casa Berardi. Mam nadzieję, że w tym odcinku uda nam się już zacząć szturm na Monte Cassino. Tutaj wróg został zepchnięty do naprawdę głębokiej defensywy. Praktycznie nie istnieje już w regionie, gdzie atakujemy. Cała oś natarcia to szpica naszych jednostek, które można uzupełniać, rotować i mamy tutaj po prostu wymarzoną sytuację wyjścia do dalszych ataków. I tym miłym akcentem rozpoczniemy, a jeszcze w zasadzie, najsampierw, jak się mówi w moich stronach, proponuję tutaj uzupełnić kogo się da, tylko uzupełnić. Chyba wszyscy już w zasadzie zostali. Nie chcę bombardować klasztoru, z wiadomych przyczyn. Będziemy tu próbowali zaatakować konwencjonalnie w następnej turze, nie odcinku. I mam nadzieję, że to się uda. Liczę na to bardzo. Dobra, tutaj wroga już nie ma, mam nadzieję, że został całkiem wyeliminowany. Zobaczymy. The German army eat fresh eggs, meat, and drink fresh milk. Tak, that ciekawe. Is why you'll never win this war. And Joanne is still hammering our companies. Już ich nawet podleczyć zdążyłem po tym ataku. No ja nie mogę zaatakować miasta z jakiejś przyczyny. Nie wiem dlaczego. Szturmując miasto, ale jak mam szturmować miasto? Nie mogę zaatakować miasta, właśnie o to chodzi. Chciałbym, ale nie mogę. Coś się zawiesiło i nie jestem w stanie zobaczyć, wejść do miasta. Chyba, że jakieś cele opcjonalnie, zabezpieczyć wybrzeże Adriatyku. Ale jak ja mam to niby zrobić, jak ja nie mogę się przebić nawet tam dalej. Nie mogę, słuchajcie. Ukryj Monte Cassino przed bombardowaniem. Chciałbym, czy ja mogę zrzucić kompanię spadochronową tam? Tak by było najlepiej, jeżeli się da. Pytanie, czy się da, bo ostatnio jak próbowałem, to się nie dało. Też nie możemy, zobaczcie, za to. Nie da się zaatakować miasta. Wymagania dotyczące misji. Przełam linię Gustawa. No tak, ale jak? Kiedy nie mogę zaatakować właśnie, a to jest na linii Gustawa. Ulepszmy, naprawmy, ulepszmy. Może tak, tu idźmy pancerną, tutaj dajmy kompanię artylerii, stąd będziemy szli. I dalej atakowali. Tutaj nie mogę, prawda, ataku prowadzić, nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, żebyśmy byli w stanie. Tak jak tu nie jesteśmy w stanie. Dalej jechać, no właśnie, dalej się nie da, więc nie mogę uchronić Monte Cassino przed bombardowaniem, bo się po prostu nie da. Nie da się. Do miasta też nie mogę wejść na razie, co mnie dziwi niezmiernie, muszę przyznać. I bawi trochę, że tak to może utknąć po prostu. Haubica, palią licho. Tutaj stańmy na linii osi natarcia w zasadzie. Tak jest. Niech sobie chłopaki ekspią, miejmy 3 na... Na jednej flance, 3 na drugiej, a konkretnie po 2 i będzie dobrze. Po 2 na jedną stronę, tak jest. Powinienem je pomieszać, prawda? Powinienem je pomieszać. Mieć jedną pancerną, jedną tą, dobra. To w następnej turze. Jedna pancerna na jedną tą, na jedną specjalną i już. Tam się ustawcie, tam czekajcie. Gotowi? Za chwilę będziecie, no i świetnie. I zaraz ruszymy do ataku, mam nadzieję. Chyba nie uchroni Monte Cassino przed bombardowaniem, bo się nie da zaatakować po prostu. Nie wiem dlaczego. Ancie Ortone, to oczywiście można, ale nie mogę jeszcze w tej chwili tego zrobić. Uleczyć też ich się nie da. Może za liniami muszą być dopiero. Tak? Też nie. To stójcie i czekajcie na uleczałkę. Wy tu czekajcie. Ja nie mogę zaatakować klasztoru, nie wiem dlaczego. Jakby tu miasto wyzwać, ale nie ma miasta Monte Cassino. Właśnie o to chodzi, że nie da się zaatakować tu nic obok. Nie o to miasto chodzi, prawda? No oczywiście, że nie. Rozwalcie to, chociaż tyle. Możecie zrobić chyba. Dzięki. A tu zobaczcie, nie ma możliwości ataku na miasto chyba. Chyba! No nie mam. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Nie mogę wejść do miasta po prostu. Niemcy tworzą nieobronną ku Monte Cassino. Przełam ją, szturmując miasto, następnie zabezpiecz... A następnie sam klasztor, ale nie mogę. Po prostu nie mogę zaatakować. Musimy, czyli nie da się uchronić przed bombardowaniem, rozumiem. Dobra, to niech bombardują, no co im zrobię, nic nie poradzę innego. Zbierajmy zasoby póki są, ulepszajmy co się da. Zrzucajmy zaopatrzenie, gdzie się da, w zasadzie medyczne też. Przerzucajmy samoloty, rekrutujmy kolejne, będą potrzebne. Przydadzą się. Czemu nie? Co zrobić? Zasoby zrzucone. No i fajnie.
Okej, okay. Nic więcej nie zrobię. Muszę czekać, aż bombarduję Monte Cassino. Nie mam innego wyboru. Przykro mi. To jest ten niewykorzystany? No, nie będzie, że też wykorzystany, bo nie za bardzo jest do czego. Stań tutaj, to jedyne, co mogę zrobić. Dalej, tu wy zostajecie. A wy też tu zostajecie w zasadzie. Nawet w mieście możecie zostać póki co. Dzięki. Chociaż, jak tak sobie myślę, to większy z was pożytek będzie tu. Na polu walki. A konkretnie z przodu miasta, o właśnie tu. Na szpicy, jak to woli. No i okej. Jedną kompanię możemy do wsparcia dać. Liczę bardzo na wasze umiejętności, musicie zająć ten klasztor. Nieważne po jakich kosztach. Trudno, możemy jeszcze dwie tury zrobić i to wszystko. Nie wymyślę nic więcej, przykro mi. Nie jestem w stanie. Musimy robić upływy, no właśnie. Tam też nie mam wypadu. O, już po nich? Mam nadzieję. Commander, the Monte Cassino bombing operation has been confirmed. Chciałbym. If we're gonna act, we need to do it now. No. Agreed. We must do everything we can. Nie mogę. We've confirmed that the men caught behind enemy lines have been killed. Dobrze. Znaczy nie dobrze. I've got my men working on finding that spy, Commander. We got a mission, Airborne. Come on, that means us. Tak, który oddział nie ma sprawy ze sobą? Aha, to trzeba wycofać, rozumiem. Albo do portu wpłynąć. A jakbyś do portu wpłynął innego? Na przykład do Gaety, którą kontrolujemy? Hmm? Może jakiś lotniskowiec byśmy wprowadzili, co? No, dlaczego nie? Dlaczego by nie w sumie? Bombardowanie. Czemu nie? Weźmy lotniskowiec. Przyda nam się. To jest jednak siła. Zwłaszcza do ataku na Rzym może się przydać bardzo. Dalej nie mogę zaatakować Monte Cassino. Zabezpiecz wybrzeże Adriatyku. Uchyl Monte Cassino przed bombardą. Ale wybrzeże Adriatyku zostało zabezpieczone. Ortony nie mogę zająć w ogóle. Nie mam możliwości zaatakować Ortony. Właśnie to jest ten problem. Nie wiem dlaczego. Naprawdę nie mam pojęcia dlaczego. Nie możemy zaatakować Ortony. Nie możemy iść dalej. Mam nadzieję, że to nie jest zawiecha w kampanii. Bo będę bardzo zły, jeżeli tak będzie. Naprawdę bardzo zły. A z czego obrywacie wy na przykład? Chciałbym wiedzieć. Jeśli mogę spytać. O, teraz nagle możemy zająć miasto, tak? Teraz nagle mogę zająć miasto. Ciekawe. Czyżby? Niesamowite to jest. To wcześniej nie mogłem. Jeszcze chwilę temu nie mogłem atakować. No dobra, to atakujcie Ortonę. Dwie tury, czy zdążymy? Może. Jakimś cudem. Zaraz zobaczymy. Ja się nie mogłem zająć, pomóc. To też ciekawe. W następnej turze i tak przełamiemy. Ortona jest na to w następnej turze. Ładnie tu ich potłukliśmy, naprawdę. Cztery kompanie tam mam, więc myślę, że damy radę. Tutaj dalej się nie da iść niestety, na razie. Monte Cassino dalej jest nietykalne. Już przez chwilę liczyłem, że jest. Nie jest tykalne, dobra. Może jeszcze się uda, czekajcie, może jeszcze to się uda. Cofnąć jakoś, tu nie możemy. Wybrzeże Adriatyku zabezpieczone, ale nie mogę zaatakować Ancją, bo jak? Chyba, że... no kurczę, nie pomyślałem o tym. Jest możliwość zajęcia Ancją, o której nie pomyślałem wcześniej. To potrzebny jeden samolot transportowy. Potrzebny jest jeden samolot transportowy. Zamiana lotnic. Damy radę? Nie, bo nie mam zasobów chyba, prawda? 50 paliwa w następnej turze. Dobra, spróbujemy w następnej turze zatem. Mam nadzieję, że się uda, oby. A tą zakończmy. Ale oni zostają tu, nie ruszają się celowo. Zostają. Też nie zostaliśmy nawet. Walą w klasztor póki co. Spróbujmy inaczej w takim razie. Spróbujmy przerzucić kompanię powierzchnię desantową. Spróbujmy. Jeżeli się uda, to będzie super. Ale wątpię, ale spróbujmy, co nam szkodzi. Jedna tura, to już chyba nie da rady w jedną turę tego zrobić. Uwaga, próbuję. Aha, 75 paliwa, czyli Ancję nie zajmiemy, dobra. Monte Cassino nie jestem w stanie uchronić przed bombardowaniem z niewiadomych przyczyn.
Nie rozumiem, jak to działa. Dobra, oczywiście. Uszkodzić. Kogo wyślemy? Niech oni zdobywają szczyty. Chociaż tam jest pancerna w środku. Tam się pancerna okopała. Musimy ją zwiększyć, to na pewno na początek, więc to zrobimy. Peskarę też zaatakuje kompania pancerna za chwilę. A tutaj chyba jednak powierzchni santowi wejdą. A ta pancerna nie ma dość doświadczenia, prawda? A no nie. Zbyt żółto dziobami są, żeby tam coś działać pożytecznego dla nas. Atakujcie wszystkimi, a powierzchnia desantowa tam wejdzie po prostu. Już. Próbujmy. Atak na Ortona. Może wtedy do Monte Cassino się uda dojść, jeżeli to odbijemy, nie wiem. Próbuję wszystkiego, co mogę, słuchajcie. Wsparcie kompanii pancernej. Dobrze, przyda się. Jeżeli będziemy mogli czołg jeszcze na dzień dobry wprowadzić, to już w ogóle super. Pamiętajmy, że walczymy z dużo bardziej doświadczonym wrogiem niż nasza kompania. Tak było też ostatnio, ale daliśmy radę. Chociaż nie, tam były wyrównane szanse. Pancerna na pancerną. To już będzie trudniej, ale postaram się. Wszystko zależy od celu misji, czy mi się uda, czy nie. Co jest celem misji? O nie, za dużo szkopów. Widzę. No to niedobrze, za dużo czołgów już widzę. Dobrze, pancerna tu jest w pobliżu. Nasza. Będzie ciężko. Oj, szalenie ciężko się zapowiada. Ortona zrównana z ziemią praktycznie. Są ruiny miasta, trudno nazwać miastem. Szkopów tu od groma. A my pewnie garstkę ludzi dostaniemy i przebijaj się, szukaj wiatru w polu. Jeszcze wszystko zaminowane, jak dam życie. Liczę, że nie będzie tak źle jednak, zobaczmy. Your goal today is to retake Ortona. German forces are dug in deep. Widzę. You're gonna have to remove them street by street. You'll need to reclaim these three intersections and clear a route through the city. The Germans have blocked off the streets, but we have a heavy vehicle on the way to help you break through. Once the main route is clear, move forward and push the Germans out. Canadian forces are already in the city and they'll cover your flanks as you advance. O, już sobie wyobrażam. This one's gonna be tough, so keep your heads down. Dobra, spróbujmy. Postaram się, ale brzmi ciężko. Chyba nasza naj... O ja, jaka wielka ta Ortona. To chyba będzie nasze najcięższe zadanie. We need to take it slow. Use explosives or heavy tanks to destroy barricades and buildings. Clear out any Germans you find on your way. We need to take this city. Dobra. Okej, okay, na początek posiłki spadochroniarzy, to na pewno. Mam nadzieję, że nie zastrzelą nas żadne gagatki. Idą Kanadyjczycy, dobra. Jest. Mamy to wsparcie koncerne? Tak, mamy. Hellcat, Greyhound i oddział saperów i strzelb. No, byłoby fajnie, Hellcat się przyda bardzo. Oj, tam Niemcy pod gromadą. Dobra, wyposażcie się na pewno w te pance. Dobra, panowie. Zwiadowcy naprzód. Niech zrobią rekonesans. Ty tutaj czekaj. Panowie naprzód. Strzelcy też, musicie dużo doświadczenia zdobyć. Mamy tu jakieś koszary? Mamy coś, dobra, nie jest tak źle. Moździerze też się przydadzą, owszem. I teraz czekamy na sekcję ciężkiego moździerza, dobra. Snajper, no i super, od razu na dzień dobry snajper. Odwrót. Moździerz potrzebny. Topka, do sztabu wszyscy. Dawaj też te moździerze. Od razu ciężko na dzień dobry jest. Ostrzelać go. A tutaj niech sobie Sherman poradzi. Mam nadzieję, nie mają żadnych. A, tu powinni dać radę z jednym budynkiem. Będziemy wyburzali dosłownie miasto, jak tak dalej pójdzie. Lemiesza użyję oczywiście. No, Sherman ładnie się poszło, muszę przyznać. Tym budynkiem. Jazda. I teraz czekaj tu. Bo dalej mogą być niespodzianki różne.
Przygotujcie się panowie, z tym moździerzem zwłaszcza. Znajdźcie sobie dobre miejsce tu teraz na rynku. Najlepiej z osłoną. Najlepiej z osłoną, o tutaj. Zwiadowcy naprzód. Bliżej środka. I teraz tak. Spadochroniarze, niech obstawią flanki czołgu i go wspierają. Strzelcy to samo, na tyły. Tędy prawą się da przeskrzydzić, tu sporo ich tu jest. Dobra, widzę. Widzę pozycję do ataku, fajną. Moździerze, odstrzela ci. Panowie, odwrót. A wy dacie radę. Dajecie sobie radę, świetnie. Trzymajcie się panowie, damy radę. Dobra, czas to wsparcie sprowadzić do akcji. Oj, obrywamy, dobra, odwrót. Czołg naprzód. Moździerze, to poradzą, spokojnie, no, to bardzo dobra jednostka. Wspomóżmy naszych kanadyjskich kolegów tutaj, bo bez nie radzą sobie. Wspomóżcie ich odstrzałem na flance. Czołg to sobie spokojnie da radę, będziemy inżynierów potrzebować do naprawy. Jeżeli można jakichkolwiek prowadzić. Oj, nie możemy tego czołgu trafić, absolutnie. Dobra panowie, zajmujcie punkt. I zajmujcie budynek, i z budynku ich będziemy cisnęli. Wiadowcy bliżej, potrzebuję waszej ekspertyzy. O, uwaga, to nasz moździerz zaatakują. No i zajmujcie. O, tutaj grubo się dzieje, widzę. Ale dacie sobie radę, trzymać punkt. Do osłony i brońcie się po prostu. Więcej piechoty, podciągnijmy, zaraz ich podleczymy, spokojnie. Jak tam, spadochroniarze? Daje się radę? Pomalutku się będziemy przesuwać naprzód. Podejrzewam, że jakiś kontratak na pewno nas czeka, ze strony szkopów później. Na razie całkiem nieźle im idzie. Dobrze panowie, teraz w budynku, dajcie im piekło, wy się wycofajcie do sztabu, uzupełnić straty. CKM, uwaga! Moździerz, przydaj się na coś. Zbombarduj tą pozycję zanim naszych wypłuką. Mają działo. CKM już pada, uwaga. Ale się odbiło od nas. I cofaj, 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 zanim się działko trafi. Dążyłem, ale się odbiło od nas. Wow. Dobra robota chłopaki. Naprawdę dobrze wam idzie. Tutaj leczymy. Teraz tak, moździerze to dają radę, widzę. Teraz ich trzeba rozwalić. Ognia. Odwrót. Nie z tej strony. Dobra, na prawo. Dziękuję. Hellcat też bliżej tu. Przyda się. Graham, chodź. Też się przydaj. Tam już smaruj normalnie. Chłopaki sobie przeekspią. Jakiś rekonesans by się przydał. Teraz co jest dalej przed nami? Co jest tam konkretnie? No i sobie poradzą, świetnie. Trochę bliżej będzie się zasięg w perkacie. Ale ładny nam poszedł. Jak tam leczenie? No i ładny. Bardzo ładny. A jeszcze wy, sorry. Pomalutku, pomalutku, mamy czas. KM-y. Znaczy bary, dokładnie. Działo bezodrzutowe, to jest ta czołgi, to nie potrzebujemy specjalnie. Wszyscy podreperowani, świetnie. No i dobra, zabezpieczmy skrzyżowanie. W takim razie. Idźcie chłopaki. Tutaj z tyłu inżynierów schowamy. To już jest chyba krańc mapy zresztą, świetnie. Herkata też bym tu zaparkował i Shermana póki co. Natomiast Greyhound dodałbym tu do wsparcia działań piechoty. O, karabin maszynowy zaraz będziemy mieli, super. No panowie, naprzód, zmiana pozycji i tam moździerze teraz. No i super, pierwsze skrzyżowanie zajęte.
Idziemy dalej oczywiście. To nie koniec zabawy ani misji. Absolutnie nie. Jedno. Z kilku. Kanadyjczycy coś tam próbują, widzę. Będę się starał. Zabezpiecz drogę biegnącą przez Ortonę. Która to jest? To widzę jedną, dwie, trzy. A to nie jest nawet główna droga. Okej, wskazali nam cel. Dobrze. Drugie skrzyżowanie. No i spodziewałem się ataku, prawdę mówiąc. Z ich strony. Dobra. Wyjedźmy im naprzeciw. Do okazji naprawy niezbędne przeprowadzimy. O cholera, Greyhounda nam wysadzi. Jednym ciosem! Jedną bombą i koniec. Jak ja próbuję wycofać, kurczę, przylep tymi bombami, tak już się nie da. Bardzo ciekawe to jest. Bardzo ciekawe. Chciałbym zobaczyć, jak to działa z mojej strony, bo na pewno nie tak. Gra jest po prostu nieuczciwa, no i co zrobimy? Trzeba z tym żyć, nie mam wyjścia. Kurde, skąd te moździerze mam? Bądź tak miły i też im odpowiedz ogniem, zanim się zniszczą. Co ty na to? Jasiu, oj. Oh. Prosty ich bombardzie. Gdzie są zwiadowcy? Nie lubię mieć mieszanych czołgów z piechotą. Ja lubię jedną operować sekcją na raz, naprawdę. Albo piechota, albo czołgi. Nie lubię ich mieszać. No i teraz cholera wie, gdzie oni poszli stamtąd. O nie, snajper, chowaj się. Jego trzeba wziąć, zanim pójdziemy gdziekolwiek dalej. Snajpera najpierw trzeba wziąć, zanim pójdziemy gdziekolwiek. A tamci co utknęli? Aha, trzymają, okej. Okay. Trochę w głębi są, więc wypadałoby wyrównać coś na tarcie i się zgrupować. Co, znowu jednym strzałem czołg i zniszczą? Herkata może teraz, co? Jednym ciosem. Chyba jednak nie. Chyba jednak nic z tego. A próbowali. O, uwaga. No niestety to tak nie działa. Znaczy na szczęście tak nie działa zawsze. Nieśmiertelny się znalazł, kurde. Patrzcie go. Radźcie sobie panowie. Ja muszę rozpoznanie zrobić. Co tam dalej nas czeka i co można wysłać tym samym. Więcej spadochroniarzy. Wolę więcej czołgów, jak mam być szczery. Ale nie mogę ich prowadzić, widzę, do akcji. No ale mogę Greyhounda, no i świetnie. I tak też zrobię. A wy? Na co czekacie tu? Macie zadanka chyba, nie? Do roboty. Co tam czeka nas? Zaraz zobaczymy. Czekałem pewnie zabunkrowany. Będziemy punkt po punkcie przejmować, no. Teraz tego inaczej sobie nie wyobrażam już. Chciałbym jeszcze wiedzieć, gdzie tam ci się podzieli. Do roboty, panowie. Po malutku przejmiemy to miasto. Greyhounda jeszcze jednego byśmy sobie rzucili, co? Do akcji byłoby miło. Moździerza niekoniecznie, ale Greyhound tak. Może czekałem nawet jeden. Ile oni kosztują? 7. O nie, za drogo, za drogo. Za droga zabawa. Wolę Greyhounda, dzięki. No i tyle, próbujemy. Podchodzimy. Idźcie, próbujcie. Reference that point. We're gonna capture it. We're gonna hold it. Airborne squad, yeah, we're taking it from them. We're moving forward. Uwaga, no i to sobie radźcie już sami. Próbujcie przy wsparciu czołgów. Our Greyhound is here. Tam piechota się okopała. Oj, będzie ciężko. No, rzeczywiście, jeden czekałem przykwoził litości, naprawdę litości. Oj, panowie, ciężko, ciężko. Ale zajmijcie punkt, proszę. Dobra, cofka. Rozwalcie w tym budynku. Zagrupować się. Naprzód, atakować, no. Na co czekacie? Step
Czekaj, czekaj, ty to możesz rozwalić chyba, nie? No, to rozwal. Gdzie ty jedziesz z banku? Zginąć? Powaliło całkiem? Gdzie ten CKM? Dobra. Gdzie on tam jest? Uwaga. A tutaj, dobra, to zniszczmy. Spróbujemy. Spróbujemy. Próbujcie tam zająć coś. Proszę. Jeden budynek chociaż, żeby trzymać sektory. Uzupełnienia nadeszły, dobra. Do budynku, ale was tłuką jak na doświadczoną ekipę to słabo jest, strasznie jesteście słabi, naprawdę. Walczcie z budynku, idzie lepiej. No tak, oczywiście, oczywiście działko mają, nie? Bo jak żeby inaczej. Musimy się schować, bo tam to działko nas wytłucze przecież. Chyba, że mogę ostrzał tam posłać, co? Dokładnie na działko, a mogę nawet i zrobię tak oczywiście. Dobra panowie, wyjście. I schowajcie się, żeby nie oberwać niepotrzebnie. Zabijcie ich chociaż, co? Czy też nie da się razem, to jest za trudno? I zaraz odwrót, co? Trochę ludzi stracimy, no walczy z nimi, kurde. Tylko dwóch piechociarzy, no litość Boga. To działko trzeba wyeliminować koniecznie. Odpałem młodzieżowy. Tak samo bunkier. Bunkier już poszedł, tak? No i świetnie. Płonie, no i pięknie. A gdzie ci Kanadyjczycy niby? Jak tam moi to wszyscy zdekli już. No i zobaczcie jak to się gliczują. Nawet piechota, nie? Dobra, też. I odwrót. Następny ostrzał. Młodzież nie ma wytchnienia. Najbardziej tutaj pomaga w zasadzie. Gdzie oni są? Tu? Wszystko jedno, ostrzelać to i zniszczyć. To za różnica. Dobra. Już podleczeni, to wracamy do puli. Proszę bardzo, wszyscy na skrzyżowanko. Zabici? Jeszcze nie zabici. Teraz będą. Jeszcze jedna bomba i po nim. Nara. Prawie. Jeszcze raz. Wyburzyć. No i dzieci Kanadyjczycy znowuście. Wam kury szczać prowadzać, a nie politykę robić, kurde. Już wykurzeni? Chyba tak. Ale poczekajmy, aż się baraż skończy. Baraż, podoba mi się to słowo. Dobra, tutaj ustawmy moździerze do następnego ostrzału. Tak jakby. Buldożer tak, potrzebuje, ale nie teraz jeszcze. Potrzebuje też zająć ten punkt. Jeżeli tu nie będzie niespodzianki przykrej. Już oto i ona. Spoko, spoko, to jest czekałem chętnie zatańczę za chwilę. Cofaj, bo się rozwalę. I pewnie tak będzie się rozwalą. A może zdąży? Chyba nie. Dobra, cudem. Naprawdę cudem. Dadzą radę go naprawić, czy czekami przy skrzyni? Całkiem nieźle mi idzie, trzeba wtedy. Dobra, wyburzajmy tą sekcję po sekcji. Ależ intensywne walki o to Mortona, naprawdę. Poczekajcie, aż będzie czysto. Jeszcze nic nie róbcie. Żadnych gwałtownych ruchów, proszę. Hellcat też, bo czołgi tu mogą być okopane. Zwłaszcza, że sporo ich widziałem na północy, naprawdę sporo. Dobra, szkopy wykurzone. Fajnie. Zająć punkt kolejny. Wy też nie próżnujcie. Zajmujcie im wszystkie punkty. Osłabiajcie ich potencjał. Dobra, zaraz tu się lemieszem przebijemy i zaatakujemy na prawo najpierw, myślę. W sumie już możemy to zrównać ziemią. Te zapory. I cofka. Spodziewałem się tego. Tam mają działko. A tutaj sobie poradzimy. Dobra. Do osłony, panowie. I tłuszczy ich. Tłuszczy ich po prostu z CKM.
A ty napraw czołg i wracaj na punkt medyczny. Tutaj jest spoko, dajemy radę. Ktoś luźny? To jazda. Tam ich ładnie przycisnęliśmy. Ale kurczę, trzeba punkt po punkcie do miasta odbijać. Naprawdę, świetna misja. Podoba mi się bardzo. Ciasno jest, ryzykownie, bo jak przemieszczamy pojazdy, zawsze ryzykujemy, że oberwą z boku. A jednak się udaje, słuchajcie. Sektor po sektorze wyzwolimy Ortonę, spokojnie. To też mam się zgarnąć w sumie, nie widzę problemu. Jednocześnie przejmować punkt. Dobra, to w takim razie Greyhound wraca do ław. Tutaj pomalutku, pomalutku. Teraz by się race przydały, jeżeli możemy gdzieś użyć ich. Gdzie są zwiadowcy? Tak, dostaliście zadanko. Dobra, teraz tu bym sprawdził, co się czai. I ewentualnie piechota nam posłał do odbicia punktu. Dotąd możemy wyjść, myślę, spokojnie. Tak, idźmy nawet tam i stamtąd racę poślemy. To jest dobre miejsce. Wy tu czekacie. Dobra, panowie, zabezpieczyć skrzyżowanie. Proszę bardzo, gdzie jest trzecia sekcja spadochronowa? Aha. Szkopy. Sporo ich tu, ale damy radę. Odbijajcie. I teraz tu chcę wiedzieć, co się czai. Tutaj. Całkiem nieźle on to idzie na razie. Więc walczcie, nie będę was odciągał. No to ładnie, naprawdę ładnie zbierają. A tu? Szkopy pochowane, dobra. Tym damy ostrzał moździerzowy na łeb. Tu się ładnie okopali na punkcie. Ale już zaraz na łeb coś zrzucimy. Spokojnie. Niech się tylko zainstalują. Puścimy ostrzał na łeb. Tu w dwóch punktach siedzą, więc postaram się dwóch sieknąć. Jeżeli dam radę. No spokojnie, wejdźcie na punkt, panowie. Tu im większy obszar pokryjecie ogniem, tym lepiej dla mnie. Ognia. Ognia. Proszę uzupełnić stratę. No, przemieścili się. Ale jeszcze oberwą mi to nastąpi. Najgorsze to, że jak to robią, to już nie wiem, gdzie są wrogowie wtedy. Tam jest tylko piechota, więc myślę, że Sherman. Sherman by sobie świetnie poradził. A nie chcę ryzykować. A jest ktoś, kto mógłby to przejąć po prostu, ten granatnik? Chyba nie. To co, dział piechoty? No posyłam oddział piechoty, ale nie mogą go zebrać jakoś. O, to proszę bardzo. Odleczymy się i zaatakujemy piechotę tam po prostu. Także punkcik po punkcie sobie odbić Ortonę i chyba to będzie cały odcinek poświęcony na to. Widzę, jaki potencjał jest jeszcze obronny tego miasta, to przerażony jestem. Wszyscy jakby na panowie. Najpierw wszyscy na punkt. Będziecie musieli zaatakować, nie ma wyjścia. A może Hellhound? Hellhound. No tak, Greyhound i Hellhound zaatakują. Dlaczego nie? Niech zaatakują. O kurde, działko, to już po tym nie było go jakoś chwilę temu, jak atakowałem. No, mincie go. No i po nas. No, już po mnie. No niestety się nie da go wycofać w porę, jak nie mam. No oczywiście, że nie. Jakże. Na prawej. Nie załamuj nich. Za blisko, nie mogę ich wolnąć. Dobra, panowie, czas przeekspić. Tu jakaś piechota była. O, tam mają budynek cały, dobra. Pozwońmy się ich w takim razie. A tutaj zaatakujemy skutecznie. Podchodźcie, na co czekacie? Piechota. Na punkt. Sherman na punkt. Nie wiem nawet gdzie idę, ale dobra. Dobra robota. Teraz od tyłu. Uwaga! Elitarna piechota. Mają CKM. Dobra.
Odwrót. Odwrót, mówię. No punkt. Nie, to śledczy tu lepiej. Już po nich. Pięknie, ależ poszli. Coś pięknego ten szrapnel, naprawdę. Odwrót. To były te posiłki, no dobra, to jestem w stanie przeboleć jakoś jeszcze. Nawet przeboleć to złe słowo, jestem w stanie to wytrzymać bez konieczności przebolewania czegokolwiek. Całkiem sympatyczne. Dobra, przydałby się zwiad teraz, żebyśmy wiedzieli, komu na łeb rzucać te granaty. Myślę, że tu byłby mile widziany bardzo. O, tu. Gotowi? Bądźcie gotowi do strzału w każdym razie. Tu za blisko, rozumiem. Czyli kąt jest za daleki. Fajne. Znaczy ciekawe. Może tak, o. Możesz bardzo doświadczony teraz. No, idzie teraz. Poszły one, czy nie? Bo nie widzę, żeby oświetliły cokolwiek. No idzie tarace, niby. Coś się chyba zepsiło, bo nie widzę ich. W samą porę. Byliście dzielni, naprawdę. Damy radę. Ostrożne, ostrożne, bo ty masz coś bezcenne, nie zapomnij. Spróbujmy to zająć, zobaczymy co nam z tego przyjdzie. No, jeden szkopek tam był. Sztuk jeden, szkop. I tu jakbyśmy się przebili, nie? To byłoby ciekawie, no właśnie. Lemieszem, tędy. Tam też swoją drogą, warto by się przebić. Zrób to dla mnie i przebij się też tu. I wtedy pójdziemy do ataku. Już pomalutku tracą wszystko. Tam na punkt zaraz też zaatakujemy. A właściwie już zaatakujemy. Jazda. Dacie sobie radę. Super. Zobacz. Jeszcze raz panowie. O, jeszcze 77 sekund. Trochę długo. Tego się obawiałem, że będzie piechota. Ale sobie poradzimy raczej. Cofka. Gdzie jest? Całkiem nieźle. Uwaga, uciekać! Dobra, całkiem nieźle nam poszło. Co tam się dzieje? O kurde, czołgi przyjechały. W samą porę. Było grubo. No i co, znowu do uleszałki, nie? Dopiero co wyszliśmy, ja pierdziu. Niekończąca się historia z tymi upatrunkami. Niekończąca się historia po prostu. Sherman dał radę, to jest najważniejsze. Tu jeszcze jedna zapora jest do zdobycia, ale najpierw piechotę nam poślijmy. Zobaczmy, co tam nas czeka w ogóle. No, w którą stronę parkujesz? Trzymaj to. I tyle. Dobra, panowie. Przygotujcie się do szturmu. Ale może większą ekipą, bo siła ognia jednak ma znaczenie. Poczekajmy na uzupełnienia. Ależ nas rozproszyło teraz, naprawdę. Oj, chłopaki jak oberwali. To jak dalecisz się, panowie. Ja nie wiem, skąd oni się biorą, naprawdę. Nie przestanie się to być cyklem leczenia się i atakowania, naprawdę. Jeden granat i nara. Do widzenia. Wraca na sanitarny punkt. Dopiero jak wszyscy będą gotowi, to ruszymy do ataku w takim razie. Chyba, że racę wcześniej dam radę odpalić. Dam. A powinienem dać. Powinienem dać radę. No. O, trochę ich tam jest. Dobra, to moździerze w ruch. Tradycyjnie, nie? Moździerz na łeb. Do widzenia.
O, ognia, panowie, największa skuteczność macie w tej misji, naprawdę. Najwięcej zniszczyliście punktów oporu, najwięcej... Wow, najwięcej piechoty ubiliście. Jeszcze raz. Jeszcze raz i po nich. Jak dobrze trafi. A, piękne to było. Piękny ostrzał. Już po nich. Wow. Szacun, naprawdę. Dawaj, Sherman. Masz spore szanse ich zdjąć, chodź tu. No i patrz. Posmaruj im, ognia. To chyba masz działo, to wal do nich. Tylko się tam nie zapęcz, nie? Źle mieszam. Piękna robota. Przejście. Dobra, utorowane i teraz uwaga. Zająć skrzyżowanie. Panowie, na pół. Naprawić Shermana. I zajmujemy punkcik. Dobra robota, naprawdę dobra robota. Teraz tu. Teraz możesz czas przemieścić, też tu. Gdzie im będzie bezpieczny? Chyba tu, przy bramie najbardziej, co? Dobra, już prawie nasze miasto. Zostało jedno skrzyżowanie. I mam nadzieję, że kontrataków żadnych ani wypadu dalej na miasto nie będziemy musieli robić. Na sztab czy coś w tym stylu. Chciałbym, żeby tego nie było. Ale jak będzie trzeba, zrobimy oczywiście. Ortona to długa misja, naprawdę. Tam nie wiadomo, co nas czeka też. Jakieś reko też musimy przeprowadzić. Koniecznie, tak jest. Rekonesansik musi być. Już za chwilę. Ulepszmy ich od razu. No i na punkt, panowie. Gniazdo szkopów, tak? I pytanie, kto powinien iść przodem na tarczę teraz? Żeby to zdefiniować i ustalić, dyskretny rekonesans, jasne. Pasywne leczenie ważniejsze. Moździerze nas wymacały, dobra. Nie bądźmy im dłużni. Oczywiście musimy, oczywiście całą kupę nas musieli wbadać, teraz, nie? Akurat. Tam widzę, też czekałem, dobra, damy radę. Bez strat się nie obędzie, już widzę. Wow. No chyba, że teraz trafię. Do widzenia, też oberwiemy oczywiście. Na razie nikt nie zginął. Dobra. Ognia od razu, niszczy ich. Trochę bliżej, ale nie do końca jeszcze. Nie wyjeżdżaj tam na przód, bo czołgi spodziewałem się, że tu stoją. No właśnie, tego się spodziewałem niestety. Topaj. Tylko Hellcat tu działa, nikt więcej. Jeszcze raz, cofaj wtedy. Do widzenia. Cofaj, 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 bo się zniszczy. Naprawa Hellcata i wszystkich innych. Moździerz, masz robotę. Posmaruj im. No, całkiem nieźle. Mam nadzieję, że zajęcie skrzyżowania na koniec misji, naprawdę. Bo już sporo tu nalataliśmy. Niestety, czy na czołg to nie działa. Jak widzicie, zbytnio. Plum, nic mu to nie robi, a powinno. Może tam jakaś piechota schowana. Nie ma tam piechoty. Podleczcie się, bo spodziewałem się, że będzie ciężko przy ataku, albo kontrataku wroga. Będziemy trzymali pewnie jakieś skrzyżowanko czy coś w tym stylu. Wy zostańcie, panowie, wy z daleka i tak walicie, więc was to nie powinno ruszyć zbytnio. Jeszcze ten czołg muszę rozwalić i chyba damy full prędkość od skrzydlania teraz. Ciebie tu ustawimy na później, ciebie też. A Hellcatik się przygotowuje do ataku. Bądź gotowy, teraz, czadu. 10 sekund, wykorzystaj je dobrze.
Jeszcze raz, ognia. Poszedł, dobra robota. Dobij go. Dobra. Zaraz to zajmiemy. Dobra robota, panowie. Teraz piechotę całą poślemy na pół i niech się już okopują tu do obrony ewentualnie. A my zrobimy zasadzki na czołgi, tak żeby się idealnie złapały to, co chcemy. 73 na 75. Więcej ludzi nie będziemy mieli do dyspozycji, więc bawimy się tym, co mamy, innymi słowy. Greyhound tu. Karkacz się gdzieś okopił ładnie za chwilę. Powinna być możliwość okopania właśnie pojazdów. Sherman ten główny tu na przykład, wtedy. Dobra. Dobra, panowie, na punkcik. No proszę, jeszcze się znaleźli. Coś takiego. O, z panem Zelszlekiem się nawet znaleźli. Posmaruj im, bo nas zniszczą zaraz. Nie daj im szans. No, zabij. Zanim walną z panem Zelszleka, dawaj. Nie daj mu stanąć i strzelić. Dobra. Jakimś cudem się udało, cudem. Dobra robota. Naprawdę ładny poszło. Kurde, oni się nie kończą tu, słuchajcie. No po prostu się nie kończą tu, słuchajcie. Dobra, pomagajcie tam po prostu. Niech sobie chłopaki ekspią, to się może przydać w tej misji jeszcze, coś czuję. Uła, ładny tam wyrwali. Tylko uwaga z tymi moździerzami, co? Bo tu bardzo blisko nas walicie, nie wiem czy zauważyliście. Piechotka na pół. Nie mam innego wyjścia już w tej chwili, dobra. Liczę, że się uda. Wszyscy gotowi do zabawy? Myślę, że tak. Nie mam tyle. Znaczy nie mogę tu chyba tego zrobić. Musi być na terytorium. No to prawie już jest. A jak ja to mogłem pominąć, słuchajcie. Ciekawe. Jeszcze na koniec misji, wiedziałem, tak będzie. Tego się obawiałem, słuchajcie. Chyba, że to wszystko. Nie, to nie wszystko. Wiedziałem. Wiedziałem, że będziemy jeszcze natarcie prowadzić. Dobra, oczyści zajmij rynek. A gdzie on jest? Tutaj, tak? Rozumiem, że to jest rynek, tak wygląda. Dobra. Okej, okay, rekonesans w takim razie. To już nie powinno długo potrwać, natomiast... Bliżej, panowie. Muszę mieć idealne rozpoznanie. Od tego zależy skuteczność tego uderzenia. Być albo nie być wasze też. Na pewno bunkry tam są, czołgi, no właśnie. Spodziewajcie się wszystkiego, nie wiem. Czołgi, czołgi, jadą. Dobrze, się przygotowałem. Nie dajcie mu uciec. Dobra. Zabezpieczcie to podejście. Uwaga na Piata. Musicie mieć konieczne na tyłach zabezpieczenie techniczne. Właśnie. No właśnie, muszą to być, bo inaczej takie kwiatki nam się będą regularnie przydarzały. Dobra, ja chcę rekonesans rynku dalej, nie zrezygnuję z tego. Nigdzie nie zaatakuję, dopóki nie zobaczę, co tam stoi. Teraz moździerz od razu. Tak jest, tutaj proszę zlikwidować to stanowisko wroga. Mają pancerzone działko, mają moździerz niestety. Zaraz kod bateryjnym ogniem dostaną po prostu. Ale najpierw ostrzał z tego na łeb i rzućmy. Stąd, panowie, walczą. Wy się ustawcie, a ja na razie moździerz zdejmę. Potem zdejmiemy co? Potem działko. Dobra. Rozstawieni. Ognia. Potem tam musimy działo zdjąć. Wsparcie. No i fajnie. Więcej. Piechotki. Przeładować. Ognia. Przedostatni to jest cel i wjeżdżamy na rynek, szanowni. Ale trafiłem.
Dobrze pamiętałem, gdzie stoją. Uwaga. Ten szrapnel to jest po prostu miazga z nich, nie? Patrzcie. Bum. Jeszcze raz i po nich. Tylko muszą trafić. No jeszcze raz celny i do widzenia. Dziękuję. Wrogowie wyeliminowani. Czekamy na pancerne jednostki i atakujemy. A za nimi pójdzie piechota. Padacie na pełny, panowie. Róbcie im siekę, naprawdę. Nie miejcie litości. Wjedziemy na pełne i oczyścimy ten rynek. Już prawie, jeszcze na helikopter czekamy, który utknął gdzieś tam. Ale zaraz przyjedzie, spokojnie. Dobra, panowie. Od tej pory wy jesteście jedynka. My też, nie ryzykujemy, że piechota obergnie. Moździerze, zrobiliście swoje. Spocznij. Podleczyć się. Piechota do piechoty. I wpadnijcie tam na pełny zrobić porządek. I to wszystko. Uderzymy wszystkimi naraz, żeby jak najwięcej ich zabić przy minimalnych stratach własnych. Zanim zaczną nam smarować. Proszę się we wszystko, co możecie posażyć. To już jest ostatni zryw z naszej strony. Nie możemy rozwalić budynku. Uwaga na snajperów też. I na panzerszreki. Ale my się poradzimy. Ale szkarka sobie trasę wybrał. Wszystkie chyba mury chciałeś w kortonie jeszcze całe rozwalić, nie? Przy okazji tego dojazdu. Gotowi? Zgrupowanie, zmechanizowane pancerne. Gotowe. W sumie pancerne. Dobra, i teraz piechotka. Piechota dostanie pierwszy rozkaz ataku. Ale to pancerniaki wjadą na pełny. Jazda. Herkaty do ataku. Nakazuje atak przy pełnej prędkości. I eliminację wszystkich wrogów pozostałych przy życiu. Wow, mają tego. Mieli. Dobra. Powinno się być bez strat w ciężkim sprzęcie. Ale nigdy nie wiadomo. Nigdy, słuchajcie, nie wiadomo. Zająć rynek. Wow. Dobra, wypuszczaj. Myślę, że już wygraliśmy. Ale sieka, naprawdę. Wow. Nie ma co zbierać. Do widzenia. Jakie siły, wroga? Jeszcze coś? O kurde, byli, no faktycznie. O, są skubańcy, zobaczcie, faktycznie. Kurde, skąd ich tylu jeszcze tu, nie? No, skubańcy, zobaczcie. Jacy oszuści kolejni. Tak właśnie gra nas oszukuje, słuchajcie. Chyba damy radę obronić, tak. Wow, tygrys! Z tyłu! No i po jednym czołgu mamy na dzień dobry od razu. Nie wiem, czy dam radę, ale na dwa helkaty powinniśmy. Tak, widzę. Zniszczę go, zanim zniszczy naszego... Dobra, naszego helkata, udało. Jednego i tak nam zniszczyli. Jest pomoc, dobra, trochę późno. Dobra, wygraliśmy. Ale ścieka na koniec odcinka, naprawdę. Wow. Wow. Jeden helkat stracony. Ale zniszczyliśmy tygrysa, słuchajcie. Jaka satysfakcja, to drugi czy trzeci, który niszczymy już. Dobra, misja zaliczona i myślę, że tu warto skończyć odcinek. Wyjdźmy tylko na mapę kampanii jeszcze. To nie było proste. Dla mnie zdecydowanie nie było. Chyba najbardziej wymagająca misja na 27 odcinków, jakie zrobiliśmy z kampanii. Naprawdę. Było arcytrudno. Zwłaszcza to ten finał. Dobrze wiedzieliśmy, że więcej pancernych prowadzi. Spodziewałem się jakiegoś kontrataku wroga. Te wszystkie czołgi na początkowym filmiku nie stały tam na darmo, zapewniam was. Jak już się dużo gram, uczy się pomału czytać takie rzeczy też. Dobra, kompania pancerna zniszczona, w tym jeden tygrys, bardzo ładny. Cieszy mnie to bardzo. Do widzenia. Uciekaj do Peskary i tak cię tam dorwiemy. Daleko nie odjedziesz. Świetnie. Czy to znaczy, że możemy jednak zaatakować Monte Cassino? Czy to znaczy, że teraz jesteśmy w stanie... Tak! O, jak świetnie! Jedną turę przed bombardowaniem, słuchajcie. Uff.
Polish troops are also preparing an attack. Tak. Our combined forces should be enough to capture the monastery. Postaramy się. Dobrze, w takim razie w następnym odcinku będziemy prowadzili wreszcie natarcie na Monte Cassino. Czekaliśmy na to jedną turę przed bombardowaniem, zobaczcie. I mamy dwie kompanie, które będą w stanie ten atak przeprowadzić. Więc na szturm na Monte Cassino zapraszam was już na kolejny odcinek. A ode mnie to wszystko na razie. Trzymajcie się, do usłyszenia. Pa, pa.